Cześć, z tej strony Max. Dzisiaj na życzenie Lobinary, która zostawiła komentarz pod filmikiem o TikToku, będziemy rozmawiać o nagrywaniu naszego dźwięku jako lektor do różnych naszych prezentacji albo wideo. Także jeżeli tego szukaliście, to oglądacie dobry film i zapraszam do oglądania. Także otwieramy aplikację InShot, teraz wideo i nowy projekt. Więc najlepiej jak już macie coś waszego nagranego. Ja akurat tutaj sobie nagrałem jakąś randomową rzecz, czyli moje biurko. Natomiast nasze zadanie to jest nagrać do tego dźwięk lektora i ewentualnie może jakieś dodatkowe tipy. Więc tak, mamy jakieś nasze wideo, słyszymy, że jest tam w ogóle jakiś dźwięk, a może niekoniecznie chcemy, więc pierwsze zadanie to będzie wyłączenie dźwięku z tego naszego wideo. Więc tak, klikamy na to wideo, jeszcze raz, klikamy na to wideo, mamy tutaj od razu dźwięk z tego wideo, więc wygłuszamy sobie i te wideo nie ma dźwięku. Tak, jest cisza, więc teraz jesteśmy zainteresowani dźwiękiem, więc muzyka. I tak, tu mamy trzy ikony. Jedna to jest utwory, tutaj możemy sobie wybrać jakieś utwory albo z naszego dysku, albo jakiejś biblioteki tutaj tej aplikacji. Drugie to są efekty, o nich będziemy rozmawiać później. I trzecie to jest to, co jest, o czym dzisiejsze wideo, czyli nagraj. Więc tak, zaczynamy sobie od początku wideo i nagrywamy. Aplikacja przygotowuje nas do działania. I teraz nagrywam sobie wideo, jak nagrywam kalendarz oraz moje biurko, które jest bardzo fascynujące. Koniec wideo. Dobra, na przykład ja sobie tutaj zostawiłem jakiś kawałeczek, bo stwierdzam, muszę wziąć oddech, jeszcze coś powiedzieć, jeszcze coś, czegoś nie dopowiedziałem, więc akceptuję to nagranie, albo ewentualnie robię replay. Zróbmy sobie replay, pokażę wam, jak to wygląda. Robimy sobie replay i dalej nas przygotuje aplikacja do nagrywania. Więc teraz znowu sobie nagrywam fascynujące wideo i lektora do tego fascynującego biurka. Dobra, i teraz nagramy sobie kolejną rzecz. Na przykład widzicie, tutaj jest cały ten dźwięk. Na przykład jest parę opcji. Pierwszą jest na przykład dogranie tego. Nic się nie stało, jeżeli chcemy wziąć oddech i zapauzowaliśmy to. Możemy to dograć znowu i znowu będzie aplikacja nas przygotowywała. Kolejna rzecz. Widzicie, zatrzymało się na końcu naszym wideo, więc jest przepięknie. Na przykład mamy teraz dwa nagrania. I teraz jak je przesunąć, żeby było jedno obok drugiego, żeby te ścieżki były razem ze sobą. Więc przyciskamy długo i drag and drop, zrzucamy na dół. Tutaj mamy taki gap, taką dziureczkę, wiecie? Da się to zapełnić. Znowu musimy przycisnąć i tak jakby leciutko palcem do tego przyciskamy. Zostało nam tutaj jeszcze coś, więc zawsze możemy dograć albo nie. Natomiast chciałem wam jeszcze, jak już oglądacie to wideo, no to dostaniecie bonus. Na przykład jak dograć efekty. Mamy parę tutaj takich fajnych efektów. Ja na przykład wykorzystuję bardziej to do tranzycji, ale możemy sobie wykorzystać jakieś ciekawe, jak na przykład pierdy. Dobra, wykorzystajmy sobie. Na przykład taki. O, to jest ten, który kochają wszyscy, czyli cichacz. Więc damy sobie go na koniec, żeby nam po prostu świetnie podsumowywał to wideo. I mamy ten pierd. Okej, jest. Czyli na przykład druga rzecz, jak na przykład wyciszyć to wideo, to oczywiście jeżeli klikniemy na to, no to nic się nie stanie, ale jest tu opcja edytuj, więc dajemy sobie opcję edytuj i na przykład sobie wyciszymy. I teraz na przykład nawet jeżeli zaakceptujemy i zagramy, słyszycie, że jest tylko głos, nie ma tego dźwięku, więc znowu sobie zrobimy edytuj, znowu sobie zrobimy na cały głos, ewentualnie ciszę, jeżeli potrzebujecie, sprawdźcie w waszych wideach. I jeszcze kolejną rzecz sobie zrobimy, czyli na przykład dodanie muzyki. Pamiętajcie, że biblioteki są często wykorzystywane przez innych kreatorów i ciężko tutaj o oryginalność, więc warto wykorzystać sobie jakieś inne platformy do tego, a może jakiś wasz znajomy też to robi, więc warto sprawdzić. My chcemy tutaj, widzicie, tutaj też się scrolluje, utwory. Damy sobie jakąś od Jeffa Happy Holidays i na przykład damy sobie, wykorzystujemy. Ok, i na przykład jeżeli ja nie chcę od początku, bo się może na przykład wolno zaczyna, ja chcę gdzieś od środka. Co ja mam zrobić? Popatrzcie, jak to jest długi ten timeline, więc edytujemy znowu. Tutaj mamy cały timeline, tylko na przykład będziemy mieć problem, ponieważ nasze wideo ma długość 9 sekund i my chcemy do tego to dopasować, więc znowu robimy edytuj. Dajemy mniej więcej jakoś 9 sekund. Sprawdzamy to tutaj. Więc mamy jakieś... Error. Dobra, mamy jakieś 11. I widzicie, prawie nam się załadowało całe. Jak to jeszcze usunąć? Proste. Łupaj. Łupaj i od razu nam się zaznaczył. Kasujemy
i od razu mamy na całej długości naszego filmu audio. Ewentualnie jak jeszcze chcecie, żeby to jakoś było... Na przykład teraz sobie zrobiliśmy lekkie zanikanie i wzrastanie, więc to audio nie będzie nas mocno szokowało, tylko będzie normalną rzeczą, która powoli wzrasta i później opada. Więc tutaj chodzi też o to, żeby robić jakieś jakościowe rzeczy, więc sprawdźmy, jak to brzmi teraz. Okej, jest totalny chaos, bo oczywiście robimy randomowe rzeczy, natomiast mniej więcej tak to wygląda. Oczywiście to jest koniec na razie, ja sobie zapiszę, ewentualnie żeby mieć dla Was dowód, że to zrobiliśmy. Warto też dać lepszej jakości, oczywiście, bo będziemy to wrzucać na platformę i ludzie patrzą na jakość, więc warto sobie zrobić w największej. InShot nam działa, oczywiście im dłuższe nasze wideo, tym dłużej będzie ładować, więc warto to też sprawdzać. Ja Wam dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu, tutorialu czy poradniku, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, będę wiedział, że potrzebujecie kolejnych wideo. Subskrypcja tylko dla tych, którzy planują ze mną spędzić troszkę dłużej czasu i czegoś więcej się nauczyć. Dzięki Wam wszystkim, że jesteście i za Wasze zaufanie. W kolejnych wideach będziemy omawiać inne wideo i robienie na przykład zdjęć, thumbnaili, odpowiadać na Wasze pytania, także miejcie pewność, że będziecie mieć złączony dzwoneczek, to za każdym razem, jak będzie film, to pojawi Wam się powiadomienie. Także dziękuję Wam jeszcze raz za bycie ze mną, trzymajcie się, mroźnie.